Hejka, kochani! Cześć! Stwierdziliśmy jednak, że nagrywamy vloga, mamy trochę energii, w sumie będziemy sprzątać, ale pokażę wam moje bombki, bo oczywiście są też bombki, które ja sama wykonałam, którą na przykład tutaj widzicie. Poopowiadam wam trochę i pokażę wam może w ogóle, jak mój pokój wygląda, bo dzisiaj sprzątanko, więc coś wykombinujemy. Tylko uprzedzam, że dzisiaj będzie no make-up day. Cały domowy vlog. Dobra, sprzątamy. Pamiętasz, że musi być współpraca. Tak. Także szufelka i szczotka. Raz. Tyle igieł. Trzeba sprzątać. A tutaj? No, ale już idzie. Porządnie, porządnie. Przyjechali rodzice, przywieźli nam tyle towaru. I oczywiście, kto to ma rozpakować? W ogóle wiecie, jakie winogrona dobre. Zarąbiste, bezpestkowe. Tak. Ale to jeszcze nie wszystko. O, tyle soków. No to co? To trzeba rozpakowywać. Nie wiem. Po co komu w domu tyle cytryn? Ja się pytam. Czy to miało tak być? Czy zaszła jakaś pomyłka? Moja mama cytrynówki nie lubi, nie umie. Znaczy, tfu, nie robi. Więc po co komu tyle cytryn? Nutella wyszła w takim świątecznym wydaniu. I tam zdech kot. A słodyczy tyle. Ciekawe, kto to będzie jadł. Wiesz, kto to będzie jadł? Ja! Kto? Ja! Okej, okay, i chciałam wam pokazać moją choinkę. Może czubek to wam z przodu pokaże. I tu oczywiście plama na suficie, którą nie powiem, kto zrobił, jak ucinał. Ale dobra. Pomarańcze już w tym roku to się chyba nadają do wyrzucenia, bo część w ogóle popleśniała. Fifi. Popleśniało, ale ja już je robiłam chyba ze 3 lata temu. Te ozdóbki takie drewniane widzieliście w tym roku, zakupiłam w Kiku. Wszystkie te śnieżynki w Leroyu w poprzednim roku, to również Kik tegoroczna. Tutaj to jest moja własnoręcznie wykonana bombka decoupage, możecie sobie zobaczyć. Powiesiłam ją na takiej srebrnej wstążeczce. Ona się prześlicznie mieni i to są takie ptaszki. Te wszystkie bombki to chyba kiedyś na Realu kupiłam, nawet w sumie nie wiem. Tokik, oczywiście tegoroczny. Te wszystkie stare, to Leroy. One się bardzo sypią i widać metal. Co? To ta choinka? Ta choinka to jest też Leroy. To? To kiedyś rodzicom podkradłam. Co tu mamy? Tu mamy wszystkie te stare. Światełka kupione na Realu w zeszłym roku. Stówka. Kartki? Nie wiem, też od rodziców. Wstążki, znaczy te. Cicho, bo mnie rozpraszasz. Te wszystkie takie ozdoby, tak jak ten, to są też z Reala. Znaczy tegoroczny to Oszą już. One były po 2 czy 3 złote. Co tutaj dalej mamy? Tutaj też mamy z Kika tegoroczne. Daram. Czekajcie, żeby wam pokazać może te moje. Aha, to naprawdę nie pamiętam skąd, ale on tak super dzwoni. To też Kik 4 zł chyba w tym roku kosztowało. To również bombka wykonana przeze mnie. O! O, to nawet lepiej wam pokażę. To są takie kwiatki z takimi tutaj ozdobami i ta bombeczka się tak prezentuje. Czekajcie, gdzie się tylko na razie przywieszę. Na górze jeszcze tam jest taka bombka wykonana z pasty cukrowej.
Ale czy ja ją dosięgnę? O, tutaj są różne takie dzieci. Ona też się mieni, ale nie jestem w stanie wam po prostu pokazać. Tutaj to też mamy Real. Taki ze sklejki. Mikołajek. Co tutaj dalej mamy? Tuśka, odejdź. Tego kartki to też rodzicom zabrałam. Nawet nie wiem naprawdę skąd oni je mają. Tutaj jeszcze taka ukryta dziewczynka. I po drugiej stronie. Ała, ała, kuje, kuje. Taka dziewczynka. Więc też ze sklejki. Wykonana przeze mnie. Tutaj jeszcze mam tą piękną ozdobę z Kika. Tegoroczną, 4 złote. I jeszcze tutaj taki reniferek z Mikołajkiem. O, nie chcę złapać ostrości. Też sama wykonywałam. Tak? Prawda, Tusia, to? Prawda to? Czy kłamie? A całość choinki prezentuje się tak. Jest bardzo ładna, zgrabna i podobno trzeba dolać wody ciepłej do choinki, żeby tak nie gubiła liści, więc chyba wypróbuję. Tak wygląda mój parapet. Tutaj mam ten napis Christmas, dwie gwiazdeczki, cotton ballsy i postawiłam sobie, jak sprzątałam, znalazłam takiego Mikołajka. Wydaje mi się, że dostałam to pod choinkę od Krzyśka mamy. W zeszłym roku. To jest świeczka, ale tak mi szkoda jej palić, że nie wiem, czy ją zapalić, czy nie. Patrzcie, ona mnie normalnie prześladuje, wszędzie za mną łazi. Może. Dobra. No i w końcu trzeba powiesić te cukierki, bo... A, to ten złamany jakiś? Nie. A, odwiązał się. W końcu trzeba powiesić te cukierki, bo jutro jest Wigilia. Hej! Jem bułeczkę ziarnistą z... pasztetem z kurczaczka i powiem wam, że uwielbiam takie świeże bułeczki. Rodzice właśnie przywieźli. No kocham takie chrupiące pieczywo. Wyglądam tragicznie, także nie będę was tutaj straszyć. Ja już w każdym razie posprzątałam i pokażę wam, co robię. Takie kanapeczki tata mi zrobił. Uwielbiam, Filip zresztą też. Ściągam paznokcie. Piję herbatkę, no i oglądam taki program Oczami Matki. Nie chcę wam pokazywać, bo zaraz znowu mi coś zablokują. Oczami Matki i na przykład była Doda, Maria Sadowska, ta blondynka, no nie pamiętam jak się nazywa, ale tam jest kilka odcinków, także jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. Ściągnęłam już sobie paznokcie, jak możecie zobaczyć. Pomaluję je na pewno dzisiaj lakierem zwykłym, więc tak narzekałam na te lakiery z Yves Rocher, a chyba właśnie dzisiaj sobie je wypróbuję. Zobaczcie, jak musiałam skrócić paznokcie, niestety. I powiem wam, że ta kostka z L'Occitane to jest taka spora kostka w porównaniu na przykład do tych kosteczek z Yves Rocher. Więc tutaj jest kawał kamienia, że tak powiem. Pachnie pięknie. Później zobaczę, jaki to był zapach. Chyba coś z rozmarynem, już nie pamiętam. Także wrzucam sobie pastylkę. Zrobię sobie maskę oczyszczającą. Ona już, to jest stara maska z firmy Avon. Moja mama jej kiedyś nie zużyła i powiedziała, że mogę sobie używać. Chyba jej w katalogu już nie ma, ale to jest bardzo dobra oczyszczająca maska. Uwielbiam ją, pięknie pachnie. Mogłaby wrócić, bo chyba jej nie ma. Tak mi się kojarzy, że teraz jej nie widziałam. I sobie zrobię, bo moja buzia ostatnio bardzo cierpi. I postaram się jeszcze zrobić sobie peeling z Sephory o zapachu cytrynki. Możecie zobaczyć w porównaniu do wanny, jak zielona jest woda. Moi drodzy, ja już się wykąpałam. Chyba z półtorej godziny leżałam w tej wannie, ale naprawdę mi było trzeba tak się wyleżeć, wygrzać. Wcinam sobie o 23 w nocy kaki. Jakoś mnie wzięło. I będę zaraz malować paznokcie. Kochani, ja już kończę tego vloga. Do jutra. So this is Christmas.